Witam w kolejnym serwisie informacyjnym. Blanka Dżugaj, zapraszam i zaczynamy od Europejskiego Kongresu Samorządów, gdzie w Mikołajkach, które dziś rozpoczęło się właśnie w Mikołajkach, a na miejscu jest nasza reporterka Anna Lerczak. Witam cię, Aniu. Powiedz proszę, jakie jest główne przesłanie tego forum? Dzień dobry Państwu, dzień dobry Blanko. Witam również moją gościnę, posłankę Hannę Gill-Piątek. Dzień dobry Państwu. Samorządowcy i nie tylko rozmawiają tutaj o sytuacji samorządów, o przyszłości samorządów, o problemach, którym samorządy stawiają w tej chwili czoła. Natomiast pani poseł będzie brała udział w panelu o transporcie, o przyszłości transportu miejskiego, bo jest z tym coraz więcej problemów. Zacznijmy od strefy 30 km na godzinę i o tym, co się w ogóle dalej wydarzy. Czy mogłaby nam pani opowiedzieć, czego dotyczą tezy tego panelu? Ten panel dotyczy spraw zrównoważonej mobilności. Ja się jakby i jeszcze muszę to przedstawić, bo w Sejmie założyłam i prowadzę taki ponadpartyjny parlamentarny zespół do spraw miast i między innymi kwestie zrównoważonej mobilności i takiej mobilności współdzielonej, to są trudne słowa, je zaraz rozpakujemy, były przedmiotem obrad tego zespołu. I to jest zawsze bardzo ciekawe, to jest fajne wydarzenie w Sejmie, można je też śledzić online, więc zapraszam, żeby oglądać transmisję. Natomiast jeżeli chodzi o tą współdzieloną mobilność, tutaj wszystkim się to kojarzy albo z takimi platformami, jak, no, które współdzielą samochody, tak, Uber, Bolt, nie wiem, Freenow i tak dalej. Ale czy również to dotyczy właśnie tych samochodów, co można brać, zostawić, zapłacić tylko za tyle kilometrów? Tak, to dotyczy też takich form współdzielenia, jak i również tej mobilności drobnej, jak hulajnogi na przykład w miastach, tak, czy skutery, czy choćby rower miejski, czyli to nie musi być prywatna firma, to może być taka współdzielona mobilność publiczna. I dobrze, że mamy coraz więcej tych form. Jednocześnie pojawiają się nowe problemy, a więc konieczność regulacji też w Sejmie, związana z, na przykład z tym, że nie wiem, poprzewracane hulajnogi stanowią zagrożenie tak dla osób poruszających się wieczorem albo niedowidzących. Więc to jest taki obszar ciągłego, intensywnego dialogu. Po pierwsze jakby z operatorami tego typu systemów, bo one fajnie wchodzą i też uzupełniają, ale także konkurują trochę z tym takim indywidualnym przemieszczaniem się od drzwi do drzwi samochodem. Bo wiemy, że mieszkając w miastach, jakby wszyscy się tam nie zmieścimy. Miasto to jest zawsze obszar negocjacji. Tam próbujemy zmieścić wszystko, ale zawsze musimy troszeczkę ustąpić. I nie da się wszędzie dojechać samochodem i wszędzie pod drzwiami go postawić. Dlatego też są takie formy właśnie uzupełniające. Niektórzy dojeżdżają do jakiegoś parkingu, na przykład Park and Ride. Stamtąd poruszają się albo komunikacją miejską, albo jak mają krótko, to biorą właśnie hulajnogę albo swoją hulajnogę. Znaczy, w każdym razie ten transport mamy coraz bardziej różny i kombinowany. Chodzi o to, żeby wszystkim było wygodnie z tym. Tak? I tutaj pani redaktor wspomniała też o strefach tempo 30. One dotyczą takich okolic, które są jakby gęsto zamieszkałe albo w których gęsto poruszają się piesi. I oczywiście prawica próbuje, nie wiem, jak z jedzenia robaków zrobić z nich głównego wroga jakby publicznego, ale jeżeli pomyślimy, że miasto stołeczne Warszawa choćby ma od końca do końca, a przecież te strefy tempo 30 będą w takich wycinkach, a nie na całości, ma od końca do końca jakieś rozpiętość 30 km powiedzmy, no to gdybyśmy z 60 obniżyli do 30, to się tylko dwa razy jakby, to jechalibyśmy tak dwa razy wolniej, ale płynnie po pierwsze i też dwa razy dłużej, natomiast to nie dotyczy całego miasta, tak? Bo po to są trasy szybkiego ruchu, żeby się po nich przemieszczać. Natomiast jak mamy taki krótki odcinek, powiedzmy, nie wiem, 600 metrów, na którym obowiązuje ta strefa tempo 30, to po pierwsze, ruch jest płynniejszy, pieszym jest łatwiej przejść, tak? A jednocześnie nie dotyczy to wszystkich ulic takich głównych, tylko dotyczy to właśnie małych uliczek, które musimy współdzielić ze sobą, na których nasze dzieci również chciałyby się czuć bezpiecznie. No właśnie, bo mogłoby się pojawić pytanie, po co? Z jakich przyczyn próbujemy obniżyć tempo możliwości przemieszczania się autem do mocno niskiego? To nie wiem, ciężko jednak te 30 na godzinę jechać. Te strefy tempo 30, one obowiązują już w wielu miastach. Na przykład
przykład w moim rodzinnym mieście Łodzi były ogromne wątpliwości z wprowadzeniem w dwóch takich dzielnicach, no powiedzmy bardziej willowych czy spokojnych, tego tempa 30. Teraz mieszkańcy to sobie bardzo chwalą, dlatego że nawet jako kierowcy jakby widzą zalety. To znaczy widzą, że nie tworzą się korki, tak, że nie wiem, ich dzieci mogą spokojnie przejść do szkoły, nie trzeba ich codziennie podwozić samochodem, co również generowało ruch, dlatego że jest bezpieczniej, ale przede wszystkim, i tutaj chodzi o ulice handlowe, to pobudza przedsiębiorczość. Na to są nie tylko badania, ale są fakty, po prostu dowody, że w momencie, kiedy wychodzimy do miasta i chcemy zrobić, nawet zaparkujemy samochód pod jednym sklepem, tak, to nie przeparkowujemy go 2 metry dalej, żeby wejść do drugiego sklepu, natomiast 70% zakupów odbywa się w trybie impulsowym. Czyli jak chodzimy po mieście, to jakby więcej zarabiają sklepy, lokale gastronomiczne i tak dalej. Przedsiębiorcy, w których takie nie tyle ograniczenia, ile powiedzmy inne modelowanie ruchu wprowadzono, przedsiębiorcy są bardzo zadowoleni, więc ja naprawdę polecam, żeby przyjrzeć się temu bez żadnych kompleksów. Z otwartym może tak umysłem, że to ma też obniżyć ilość spalin, także pewnie będzie się lepiej żyło. Bardzo dziękuję za rozmowę. Czekamy w takim razie na panel. I jeszcze tylko szybkie pytanie. Jak się pani miewa politycznie? Politycznie miewam się bardzo dobrze. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich widzów. I myślę, że dużo się jeszcze może wydarzyć do wyborów, ale w tej chwili jestem posłanką niezrzeszoną. Pracuję w Komisji Infrastruktury, prowadzę zespół do spraw miast i pracuję w bliskich państwu tematach. Widziałam tak aktywnie jak zawsze. Dobra. Bardzo państwu dziękuję i do zobaczenia przy kolejnym wejściu z 8. Kongresu Samorządowców. Dziękuję pani poseł. Bardzo dziękuję. To była Anna Lerczak z Mikołajek i do Mikołajek dzisiaj będziemy jeszcze wielokrotnie wracać.